Disco Polo, a na ich płycie letni chamski podryw. Ja nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł na podrywanie, ale będziemy się zaraz o to dopytywać. Maciej Piotrowski, Kanton, witam serdecznie. Witam serdecznie. No i właśnie, to na razie o pierwszym gościu. Letni chamski podryw, nazwa ciekawa, dwa. Podobno panowie inspirują się Disco Polo, a na ich płycie wystąpił gość numer dwa, czyli Mandaryna. Witam serdecznie. Disco Polo to nie wiem. Nie, no tak słyszałem. Nie, my jesteśmy od tych chamskich. No dobrze, nie, to Disco Polo jest za mało chamskie. Ale to zacznijmy w takim razie od tego podrywu. Jak dałaś się poderwać do tego projektu? No, to ja oczywiście zawsze po chamsku. Nie, żartuję. Dałam się poderwać głównie z tego względu, że muzyka, którą robią chłopcy, jest... fantastyczna. Nie jest to oczywiście disco polo, ani nie jest to muzyka poważna. Jest to bardzo fajny, radosny hip-hop i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby w Polsce ludzie zaczęli się uśmiechać, a chłopaki mają do siebie tak wiele dystansu i do otaczającego ich świata, że tak naprawdę tylko życzyć każdemu, żeby w taki sposób widzieli rzeczywistość i z takim uśmiechem ją przedstawiali. To już wiemy, jak zadziałało. Ja, dla mnie klapki Kuboty w ogóle. No a teraz ten patent na poderwanie przynajmniej na artystyczne, na mandaryny. No jak było z Martą? Spontanicznie, tak jak zawsze u nas to jest. Szybki telefon, cała nasza płyta, która zresztą dzisiaj ma premierę, oręczada koleżanki Petardy, też. Czyli będzie o premierze i dodajmy, będzie również o koncercie, ale może tak, za chwilę. O tym oczywiście za chwilę. Natomiast u nas wszystko spontanicznie. Cała płyta, miesiąc, szybki telefon, tak. Marta, halo, tak, zgadza się. Okej, okay, działamy. Czyli to, co słyszymy, także... to prace trwały miesiąc, naprawdę? Znaczy nad całą płytą? Nad całą płytą, tak. Miesiąc generalnie. Znaczy ja oczywiście... Nad naszym kawałkiem wspólnym, no ze względu na odległość, no trochę więcej, bo... Znaczy dwa dni kawałek był praktycznie gotowy. Ja oczywiście teraz się tłumaczę z tego Disco Polo. No, skoro nie rozmawiamy do końca na poważnie, to też nie do końca na poważnie chodziło o te inspiracje Disco Polo. To znaczy, ale ja słyszałem, jest to pewnego rodzaju parodia jednak. Jednak, no właśnie, czyli coś na rzeczy jest, że te Disco Polo jakoś tam sobie mniej lub bardziej niepoważnie krąży. Znaczy, jeśli chodzi to, o... Znaczy, pewne takie postawy disco polo no się pojawiają. To. Czasem sobie z nich trochę szydzimy. To jest fajne. Proszę tak bardzo. Naprawdę wszystko słuchamy. Tylko nic się nie daje, tak? Dokładnie. A teraz mamy tak fantastyczną alternatywę, po prostu, że to jest cudowne. Znaczy, no, powiedzmy sobie szczerze, no, z jakąś tam teściową się nie tańczy do Rubika raczej na weselu. Czy jednak disco polo? Nie. No, każda muzyka może być dobra, prawda? Dobrze, o to nie. To teraz szybki quiz. Trzy najbardziej znane kapele disco polo, twoim zdaniem. Właśnie. Trzecie. Akcent. O, proszę bardzo. A jednak. Mogę? Już wiemy, kto słucha disco polo. Kto słuchał disco polo? Tak, no ja. Nie, ja bym nie podał ani jednej na pewno. Tak, oczywiście, ja nie pytam. Ja nie znam nawet obce słowa, nie. No dobrze, a teraz już zupełnie pytanie na poważnie. Płyta dziś ma swoją premierę. Tak. Oranżada koleżanki Petardy. Dokładnie. No i teraz jeszcze musimy zaprosić naszych widzów na promocyjny koncert, na którym ty też podobno masz się pojawić i wystąpić. Tak, wystąpię i zaśpiewamy, znaczy ja z chłopakami zaśpiewam jeden numer Power of Love. Power of Love, oczywiście A chłopcy zagrają pewnie większość swojej płyty. I zapraszam wszystkich do Fonobaru. Tak, także dzisiaj wieczorem. Dzisiaj o 21. 21. Fonobar Wawelska 5, tak? 5? Wszystko się 5? Zgadza? Tak, to się zgadza, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Przyjdźcie, naprawdę zabawa damy będzie przednia. Damy z siebie wszystko, będziemy się na pewno dobrze bawić, także każdego będzie zapraszamy. Fajnie. Będzie Cinquecento i takie różne inne rzeczy. I na szanko, proszę o wyjaśnienie. Cinquecento. No, bo taki nie jesteś wśród tych 7 milionów, które widziały w Polsce. Ale ten to jest niewiarygodne. Właśnie chciałam to powiedzieć. To jest niewiarygodne. Chłopcy nagrali piosenkę pod tytułem Cinquecento i 7 milionów osób to obejrzało. Ponad 7 milionów to jest, osób. To jest naprawdę wielki tak, rekord. W Polsce, tylko w Polsce. Ludzie aż tak. Na pewno jakieś wejścia z Rumunii, z Mołdawii były na to. No dobrze, no to odliczając ich i tak zostaje jakieś 6 milionów tam 989 tak, tysięcy, tak? Zjawisko, jakie oni reprezentują, jest naprawdę warte prześledzenia i zobaczenia, co się z tego wszystkiego urodzi. Kiedyś był taki zespół, który swoją płytę reklamował w ten sposób, czy
tym milion fanek może się mylić, to teraz możemy powiedzieć tak, czy 7 milionów kliknięć w internecie może się mylić? Zapewne nie. Możecie przekonać się na żywo. A może może? Zapraszam. Nie, nie może. Może im przez przypadek się to kliknęło. Tak, to są bardzo życiowe sytuacje. No, każdy ma brudny dres. Nie, zapraszamy. Wieczorem to można sprawdzić, czy się pomyliliśmy, czy nie. Dobrze, czyli tak. Fonobar, dziś Orężada, Koleżanki Petardy, Letni Chamski Podryw i Mandaryna. I muszę o to spytać, bo dziś mamy taki temat przewodni, czyli wasz sposób na... już nie chamski, od razu dodam, na skuteczny podryw. No, chamski to taka przekora. My w ogóle jesteśmy bardzo kulturalni, cudowni. Znaczy, w ogóle nie, chłopcy noszą codziennie kwiaty i tak naprawdę też... Kwiaty, to jest metoda podryw. Kwiaty, czekoladki? Tak, dobry film, nie wiem. No myślę, że po prostu... Spacery... Tak, prawda. Zarączkę po parku. Zarączkę po parku, ewentualnie, no to zależy. Czyli taka stara, dobra klasyka. I czysty dres. Tak. No to taka trochę czysty, młodsza tak, klasyka. Czysty, wyprasowany dres. Kancik. Białe skarpetki. I klapki kuboty. Klapki kuboty, tak właśnie, to jest dobry element. To jest, bo na dziewczyny to działa, ja klapki wam mówię, kuboty. Po prostu wszyscy tak będą latem chodzić w klapkach kuboty.